Witam wszystkich serdecznie. Czas mojego sandacza troszeczkę odświeżyć. Ma w tym roku 30 lat, więc zasługuje na troszeczkę opieki. A mianowicie tutaj ta klema, mam nadzieję, że będzie widać, jest pęknięta już od pewnego czasu. I jak widać, umie ją ściągnąć w rękach. Długo to nie ruszałem, bo nie miałem części zamiennej. A z racji, że jestem na etapie przy agregacie prądotwórczym, także wymieniam wiązkę, więc wyciągłem część zastępczą i będziemy śrubkować. Będziemy wymieniać tą wiązkę. Ona idzie tu, tam, tu pod spodem, tak, tu i do tego punktu. Jedynie co zauważyłem, że chyba mam kuny w otoczeniu, bo różne rzeczy pod maską wodziłem, ale kości chyba mi się jeszcze nie zdarzało. A więc 10 płaskie i lecimy. Musimy odłączyć kilka systemów, a mianowicie mamy tutaj jeden panel fotowoltaiczny, ten, który jest tutaj zaraz z przodu. To musimy sobie rozłączyć, żeby było bezpieczniej. Musimy rozłączyć odsiarczacz i damy troszeczkę inny typ, znaczy inaczej połączony, bo tak na sztywno już nie lubię rzeczy mieć podłączone. I wyciągniemy ultrakondensatory, które trzymają ten akumulator przy życiu, więc czeka mnie troszeczkę próbowania. No i zobaczymy, ile dziadek ma jeszcze amperogodzin, bo ostatnio za dobrze się nie spisuje, więc lecimy z tematem. Zaczniemy sobie tutaj od tego, że rozłączymy odsiarczacz i kondensatory. Specjalnie kiedyś wziąłem i wyciąłem tutaj, to było oczkowe, wyciąłem, żeby można było wyciągać i wsadzać, ale jakoś od strony kondensatorów zostało, jest na sztywno. I tak może to też zostawimy, może że zmienię kable, zobaczymy w jakim jest to stanie. No nie ma źle, jest dobre 5-7 lat, jak nie więcej to wozię, no jeszcze daje radę. Teraz sobie ściągniemy całą klemę, choć to poszło łatwo, dość. Dość łatwo to schodzi. Kabelki sobie odsuniemy od akumulatora. Zaraz też ten drugi przewód wywalę, ale chcę mieć jakby wszystko od strony plusa już odkręcone, żeby można było się zająć masą. Zawsze warto odkładać klucz tak, żeby nie dotknął i nie zrobił zwarcia do obudowy. Ja czasem sobie kładę na lampę albo tutaj w osłonę, w komorę silnika, no, osłonę klapy. Dobra, odsiarczacz wyciągniemy. Narobił się, damy mu klamerki albo założę innego, który już ma klamerki, żeby po prostu nie naciągać na czas. Muszę zamówić sobie klamerki, bo troszkę mi się skończyły. Pomysłów na klamerki na te krokodylce jest tyle, że kupuję po kilka sztuk, a zaraz mi to schodzi. Zamiast robić oczka i tym podobne, to się gustuje teraz w żabulcach. Dobra, poszło. Nakrętka spadła i kondensatory mamy uwolnione. Położę sobie je na bok, bo nie chcę zrobić zwory. Nie wiadomo, w jakim one są stanie. One długo jeździły z autem. Dobra, nakrętka.
I tak. Ty kabelek. To jest mój patent na umierające łączniki świateł. Mam tutaj takie coś na światła, na światło. Jest po prostu przekaźnik, że jak włączam światło, to włącza przekaźnik i dodatkowo odciąża manietki, bo niestety w aucie jest bezpośrednio sterowane z manietek światło, więc troszeczkę to przerobiłem. Dobra, odkręcimy minus i będę musiał przycinać z racji, że 5 minut, później to się nie chce na kompa do obróbki przesłać. Jak tutaj ten słupek wygląda? Tak nawet w miarę. Tutaj troszeczkę gorzej. Ok, lecimy dalej, odkręcamy akumulator, żeby zrobić sobie tutaj troszkę więcej miejsca, choć to i tak za dużo mi nie da, ale akumulator idzie do testów, tylko nie wiem, czy mi się uda tą śrubkę odkręcić, z racji, że ona była tak często odkręcana. Chyba będę musiał jakieś mazidło wziąć. Dźwięki są takie sobie. No. Daję w palnik. Chyba będę musiał sobie mazidło skoczyć. No nie wiem, czy nie uszkodzę gwintu, a tego nie chcę, więc idę po ulubiony polski wynalazek. Mam ulubiony polski wynalazek, damy troszeczkę na gwinty. Co prawda tutaj za dużo już nie zostało w tym, ale myślę, że jeszcze na te moje, co potrzebuję, da radę. Mam taką skrytą nadzieję, choć puszkę już umie zgiąć, ale jeszcze coś tam w środku jest. O, dobra, czyli wiem, gdzie jest rurka, czyli tutaj gdzieś jest rurka na dole i tak to musi być wyrzeźbione do zera. Poruszamy, żeby się to troszeczkę naimpregnowało. Klemę na bok. Dźwięki, jak ja to mówię, tonącego Titanika. Jeszcze troszeczkę i zaraz uda się ściągnąć. Puścimy, może ta strona będzie. Tak, ta jest troszeczkę bardziej chętna. Nawet w paluszkach idzie. Więc mam nadzieję, że. O, właśnie. Udało się wyciągnąć i mamy nawet oryginalną zatyczkę, która czasem jest zakładana, a częściej nie. Dobra. Kolejna rzecz do poczekania. Wyciągniemy akumulator. Jest tak, żeby tutaj nigdzie nic nie narobić. Nie jest za bardzo wybruszony. 400. Więc długo dawał radę, będziemy musieli go wyczyścić, przygotować do testu, bo to, co tutaj jest, to przewodzi prąd i obniża pojemność. On cały czas lekko na zwarciu wtedy jest. Im czystszy akumulator, tym lepszy. No, ja niestety nie zadbałem o to ostatnio, bo czekałem na dzień wymiany i nadszedł, więc lecimy dalej. Lecimy dalej. Akumulator wyciągnięty. Jak widać, wszędzie jest rdza. Ale ponoć teraz nowsze auta nie wyglądają lepiej po kilku latach. A pamiętajmy, że ten samochodzik ma 30.
więc myślę, że na swój wiek się trzyma dobrze. Dobra, teraz tak. To musimy odkręcić, bo to jest taki fajny patent, że klema, co idzie do rozrusznika, jest rozdzielna od reszty układu. Więc to sobie wyciągniemy. A. Dokładnie jeszcze dodatkowo rozdzielne. I tutaj to się rozchodzi. I że mamy osobny element. I sobie teraz zobaczę, czy to będzie tutaj w ogóle pasować. A zaraz się okaże, że będę musiał czarować. Dobra. Kamerę muszę dać troszkę inaczej. Tak. I teraz musimy sobie przypasować, czy to, co mi odpadło, będzie pasowało z tym, co mam. Powinno, tylko tak powinno pasować. Jedynie będę musiał wszystko ładnie wyczyścić przed montażem, ale do tego za chwilę dojdziemy. To sobie na razie na bok damy, żeby nie przeszkadzało. Teraz głównie mnie interesuje, żeby wypruć stary kabel. Z tym będzie zabawka. Kabel idzie sobie tutaj. Jest złapany. Był złapany, tylko że ja już kiedyś robiłem myk, że normalnie w Japończykach plus jest chyba tu, a ja miałem nieraz akumulator nie dla Japończyków i sobie jakoś z tym poradziłem. Dobra. To już sobie wyciągłem, tutaj kiedyś ten kabel był mocowany tu. Ja sobie z tym poradziłem, że go po prostu z zaczasku wyciągłem i teraz mnie tylko trzyma to, co jest tam. Więc zaraz tym lecimy. To by mi coś dało, jakbym to ściągnął. Tylko że wiem, że ta śruba na pewno mnie nie puści. I gdzieś tu jeszcze chyba była jedna śruba, która mnie nie puści tak samo. Czasem muszę troszeczkę inaczej poukładać. O, tak, bo wyciągłem filtr z montażu. I teraz tak. Odkręcenie tej śruby nie będzie problemem. Teraz tamtą opaskę muszę rozgryźć. Nie chcę ją przecinać. Dlatego muszę to rozgryźć, więc dajcie mi chwilę, muszę pomyśleć, jak to zrobić. No i dobrze, przygotowałem sobie opaskę. Wrzucę zdjęcie, gdzie ona jest, dokładnie tam. I wychodzi na to, że dam radę ją otworzyć, bo ona jest wielorazowego użytku. I teraz tylko jednym palcem taką zapinkę naciskam, a drugą ręką męczę ją, żeby wyciągnąć języczek, tylko że ciągnę za złą stronę. Dobra, już wiem, o co chodzi. Zmiana palców, lewy na języczek, prawy ciągnie opaskę, tylko że mam ją ściągać, a nie zakładać. Niestety, z racji braku miejsca, praca na wyczucie. Mocno na wyczucie. Ok. Dobra. Udało się. Udało się po części, bo opaska spadła. Haha. Dobra. Czyli tak. Teraz muszę odzyskać rękę. Ok. Ręka odzyskana. I teoretycznie mamy cały kabelek aż do rozrusznika odzyskany. Jak się nie mylę, to było 14. 14 jest tu. Mam 14. Pytanie, czy to będzie chciało puścić. No popatrz. W tamtym miałem 14, tu jest 13. Czyli
coś zmienili. W agregacie jest 14, tu jest 13. Możliwe. Albo nie, 12. Czyli to będzie całkowicie made in Japan, bo Japońcy tak lubią. 12, 14, 8, takie inne wymiary, bardziej im odpowiadające. Okej, mamy. Poszło. 30 lat, nieruszane. Poszło. Tylko, że wy prawdopodobnie nic nie widzicie, bo tutaj mi rura przeszkadza. Ale muszę tak to dać. Już śruba się ruszyła i idzie to odśrubkować. Jedynie się zastanawiam, czy nie wziąć sobie grzechotkę. Tylko znają życie. A może dałoby radę. Weźmiemy sobie 12 i sobie weźmiemy średnią. Jeszcze jest troszeczkę brudna, jak robiłem rozbiórkę auta. Właśnie o to mi chodzi. Czy tutaj dam radę to wcisnąć? No właśnie, to jest to. Niby szybciej, ale miejsca nie za bardzo nie ma. I teraz lecimy. Jak już będę tak czuł, że to jest mniej więcej tyle, to będę już starał się w paluchach, ale jeszcze nie jest na tyle, bo się boję, że zaraz gdzieś nakrętkę przewalę. Jako paskę przewaliłem, ale gdzieś to będzie pod autem, razem z tą kością, która leży. Okej. No i idzie w paluchach. Nie wygląda tak źle, jak na ten wiek. Choć może by było wskazane dać coś lepszego, ale jak tyle wytrzymało, to chyba jeszcze raz tyle wytrzyma. W środku gwint jest zdrowy. Kotek lata sobie. Już chodzą kosy na zaloty. Już kotek się kręci. Już tam patrzy, gdzie do gniazda komu zawitać. Podkładka sprężynująca też nie wygląda najgorzej, więc sadzimy ją z powrotem, tylko ją troszeczkę wyczyścimy. I teraz grand finale, wyciągamy kabel. Okej. I mamy kabel. Jak jest tu zrobiony? Nie wygląda to tak źle. Na 30 lat. Jedynie tutaj, ale to z mojej winy, że dawałem kwasowi uciec i przegwałciłem po prostu. Za mocno dokręcałem. Jeszcze oryginalne oznaczenia. Dobra, zaraz montujemy drugi. Zobaczymy sobie. No, nawet kształtem jeden do drugiego wygląda. Więc zaraz idzie ten do środka. Ten idzie do środka. Jedynie sobie wyczyszczę nakrętkę i podkładkę. Dobrze. Opaskę odzyskałem. Tego złoma na razie odkładamy. Opaska się za chwilkę przyda. Podkładka i nakrętka przetarta szczotką stalową od tej strony, co potrzebuję. Bierzemy kabelek, dajemy go tak jak
miałby być. Czy teraz muszę sobie to poobracać. Tylko, że to mam chyba na opak. Tak, to mam na opak. Tak to musi być. Mamy tutaj mniej więcej tak, jak to powinno być. Jedynie się nie chce klema obrócić, raczej ta zakówka, tak jak powinna. Ale zaraz ją spacyfikujemy nakrętką i podkładką. Teraz patrzę, jak to było. Tak to było. Patyna powie ci prawdę. Poza tym, że mi podkładka spadła. Dobra, muszę przerwać. No i dobrze. Podejście numer 2. Wziąłem niestety z agregatu podkładkę, bo nie byłem w stanie tego znaleźć. Gdzieś to tak wpadło pod samochód, że masakra. Drugie podejście. Oby tym razem nic nie poleciało. Sobie to inaczej troszeczkę zrobię. Muszę sobie tą osłonę gumową bardziej ściągnąć, żeby miał lepiej z dojściem. Tutaj tak jedną rączką to tak sobie. Teraz jeszcze raz weryfikacja, patyna do podkładki. No i kręcimy. Fajnie idzie w palcach. Na razie. No tutaj jest troszeczkę ciężej. Dajemy grzechutę. Leci sam, można powiedzieć. Tylko czuję opór, muszę kabel ułożyć, bo tutaj jest taki jakby schodek i to się musi na tym schodku, o właśnie, ułożyć. I lecimy dalej. Na razie wszystko zgodnie z planem, poza tą podkładką, którą będę musiał poszukać, jak będę miał auto przestawione i z wyczuciem, bo to też nie było jakoś tam mega udowalone. Zakładamy osłonkę gumową. No tylko jeszcze jakby ona chciała pójść. I teraz wszystko jest pod kątem. Jest to tam pod kątem. Może to będzie widać. Jest pod kątem przewód i on nie chce się poddać. Dobra. Przerwę na chwilę i się pomęczę z tym, żeby to tam założyć. A więc lecimy dalej. Już mam tutaj zgrubnie poskładane. Tam to się udało poskładać. Będzie zdjęcie. Opaskę założyłem. Zgrubnie tutaj jest wsadzone, jak powinno być. Wyczyścimy sobie jeszcze klemę. Kiedyś kupiłem taki wynalazek u Chińczyka. Z jednej strony jest taka szczota, z drugiej taka. Wyczyścimy sobie to jeszcze przed montażem. Raz. Żeby nie było, bo ta klema troszeczkę nie wygląda za zdrowo. W końcu się jakaś niedziucha pokazała. Możliwe, że dlatego też to nie za bardzo chciało kręcić, bo kontaktu to nie miało. Dobra. Tak. Szybko jeszcze wyczyścimy sobie słupki w akumulatorze. Zrobimy próbę po prostu. W sumie też jest ten talent, zamiast to założyć. Chyba jest różnica, nie? Mogę się mylić, ale chyba widać różnicę. Wsadzimy go tak jak jest, a później wsadzimy ten akumulator, co mam w agregacie. Dobra, czyli tak, to mamy przygotowane.
Zaraz to złożymy, zrobimy próbę. Tylko, że zapomniałem klucze z auta wziąć, więc zaraz muszę skoczyć. Tak, teraz plus jest z tej strony, minus jest z tej strony. Ok, założymy sobie najpierw plus. Te kabelki sobie zrobimy jak ostatnio inkognito, że nie widać, nie słychać i nie czuć ich. I na przeglądach nic się nie trzepią, a ja po co tutaj takie dodatkowe kabelki na akumulatorze. Ale są. Ok. Głównie chodzi o to, żeby nie zapomnieć, że są. I teraz pytanie, czy zaiskrzy? Nawet nie. Więc jest ok. Pytanie, czy mi się uda dokręcić, żeby się trzymało. Na tyle, żeby silnikiem pokręcić. Trzyma się. Chyba jednak najpierw sobie zrobimy dokręcenie tego normalnie. Jak to się mówi, tak jak powinno być. Dociśniemy go ładnie w dół i spróbujemy dokręcić. Oczywiście wszystko z wyczuciem, żeby zaś nie zniszczyć elementów. Pyk, jest. Nie rusza się. Wszystko trzyma. Wszystko trzyma. Dobra, lecę po kluczyki z auta i spróbujemy na tym panu to pokręcić. A więc odpalamy, rączki umyte, żeby nie nabrudzić w środku. Kluczyki mam. Więc idziemy do środka i patrzymy, co się będzie działo. Tak, dajemy sobie kluczyk. Mamy prąd. Zegarek dalej liczy. Stawiam na to, że panel, który mam z tyłu, pozwoli utrzymać napięcie. Ile mamy? 12,2. Przekręcam zapłon. Pompka ruszyła. No nie jest to za ciekawe, co tutaj zostało. Ręcznie zaciągnięty, spróbujemy odpalić. Jeszcze raz, co się będzie działo. Odpalił. No napięcie się trzyma. Mocno ładuje. Nie ma co się dziwić, jak tak nisko napięcie spadło, to musi mocno ładować. No i samochodzik działa. Zobaczymy, czy radio działa. Działa. I pamięta stację. Więc stawiam na to, że tylny panel, który miałem podłączony, ten co tam z tyłu jest, tamten, o. Tamty tylny panel mnie uratował, bo ten przedni jest odczepiony. Uratował, że nie musiałem zegarek na nowo ustawiać i radia. Więc udało się. Z racji, że już go odpaliłem, nie będę go gasił, bo najgorsze jest takie krótkie odpalenie z gaszeniem. Wolę, żeby sobie pochodził, dam mu chwilę, a ja zacznę za ten czas sprzątać. Wszystko poskładane. Możemy lecieć dalej. Mamy panel, który jest tutaj za szybą. Mamy odsiarczacz podłączony, klemy, jest złapany akumulator, jak ja to lubię robić test. Jak idzie całym autem cząść za akumulator, to znaczy, że jest git. Widać jeszcze płyn aż się część. Dobra, spróbujemy teraz na nowym zestawie uruchomić. Ciekawe, czy się zegarek skasował, czy nie. Też to mnie ciekawi. Nie skasował się, czyli panel, tylny panel daje radę. Okej. Lecimy. No, dosłownie lecimy. Bo z górki stoję, to wcisłem sprzęgło i pojechaliśmy prawie. Ile mamy? 12,1 na zapłonie. I ładujemy 14,4. Jest troszeczkę niżej. Stawiam na to, że z racji
iż ten akumulator jest bardziej zdrowy, troszeczkę też lepiej przyjmuje ładunek, temperatura spadła, mieliśmy troszeczkę bardziej w optimum, więc damy mu zaś pochodzić troszeczkę. Podładujemy ten akumulator z samochodu, a ja się biorę za przygotowywanie kolejnego akumulatora do testów. A więc teraz trzeba mojego Exide'a przepuścić przez test. Zobacz, wyczyszczę go tutaj ładnie od góry. Zobaczymy, ile jest elektrolitu, zważymy go, zrobimy tak jak robię z AGM-ami i zobaczymy, ile jeszcze z tych niby 40 amperogodzin zostało faktycznie. Stawiam, że nie za dużo.